Witam was serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. I moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj Ewą, z racji tego, że ostatnio odblokowaliśmy jej Razor Blade'a i spróbujemy zagrać Ewą w taki sposób, aby dotrzeć do Mega Szatana. Oczywiście, jeżeli to się nam nie uda, to znaczy nie dotrzemy do Mega Szatana i w żaden sposób nie będziemy tutaj sobie, wiecie, w stanie poradzić z dotarciem do Mega Szatana, no to wówczas spróbujemy zawalczyć na tym hard modzie, może nie z Blue Babym, bo z Blue Babym walczymy nader często, tylko spróbujemy, słuchajcie, zawalczyć z wujaszkiem Antychrystem. Ponieważ do wujaszka Antychrysta nader rzadko chodzimy, a to też z tego przeważnie powodu, że a to nie mamy jakiejś okazji, a to kiedy już się okaże, że... Dobra, what a horrible night to have a curse. Zobaczmy, czy to zadziała, ponieważ zrobiłem teraz pewną głupotę, ale ta głupota może okazać się zbawienna w tym pomieszczeniu. I powiem wam szczerze, że może się też okazać, że faktycznie to pomieszczenie powinienem w taki sposób, a nie inny, rozegrać od samego początku. I już widzę, że ten run nie będzie należał do najłatwiejszych. Jak miło i przyjemnie. Potrzebuję jednej bomby, gro. To jest naprawdę rzecz, którą bym w tym momencie bardzo, ale to bardzo potrzebował. I jest to bomba. Bomba, która pozwoli mi otworzyć, słuchajcie... O, to nie idzie dokładnie tak, jakbym chciał. Bomba, która pozwoli mi, słuchajcie, otworzyć Tainted Rocka, którego już minęliśmy w jednym z wcześniejszych pomieszczeń, które przy okazji okazało się być pewnego rodzaju ślepym zaułkiem. W ogóle Cellar 1. Myślałem, że to jest XXL, ale spoko. O, tak. Damage Upgrade plus HP Upgrade. Stygmaty! I to damage upgrade w postaci nie mnożnika, tylko zwykłego damage upgrade'u. Bo gdyby to był mnożnik, to jeszcze bym się zastanowił nad tym, czy może zostawić to na później i poczekać, aż dostanę jakiś zwykły damage upgrade, który potem bym sobie po prostu przemnożył w jakiś tam magiczny sposób i zrobił z tego więcej pożytku niż na chwilę obecną, ale stygmaty to jest zwykły damage upgrade, a nie żaden mnożnik siły. Pomieszczenie, które może się dla nas źle skończyć, ponieważ walczymy z pająkami skoczkami. A wiecie, jak pająki skoczki działają? Nie działają, bo są zgliczowane jak jasna cholera i podobno to jest feature. Pamiętajcie, jeżeli twórcy nie chcą przyznać się do czegoś, że po prostu spieprzyli coś, to nazywają to feature'em. Tak, moi drodzy, jeżeli coś nie działa, ale utrudnia rozgrywkę i nie widać, że nie działa, to nazwijmy to feature'em. Jeżeli coś jest w grze, to po prostu feature. Macie błąd w grze, to też jest feature gry. Tak, to brzmi totalnie bez sensu, ale uwierzcie mi, są firmy, które faktycznie wykorzystują tego typu marketing, żeby najzwyczajniej w świecie pokazać, że my nie robimy błędów przy tworzeniu gier. Po prostu dodajemy takie feature'y, które wam się wydają, że są błędami. Dobra, zróbmy tak. What a horrible night to have a curse. To może też się źle skończyć, ale słuchajcie, właśnie. Najprawdopodobniej dostaniemy czerwone serducho, które w jakiś sposób nas wzmocni. Speed upgrade i size downgrade. Akurat przy Ewie speed upgrade to jest ostatnia rzecz, którą chciałbym dostać. Chociażby z tego powodu, że kurczę, posiadanie speed upgrade'a przy postaci, która i tak już na początku jest dla mnie deczko za szybka, to nie jest dobry pomysł. To jest bardzo zły, nawet bym powiedział, pomysł, no ale trudno. Trudno się mówi i idzie się dalej. One makes you small. Nieźle, także mamy kolejną tabletkę, która by się przydała w przyszłości. No i dobra, i w takim razie, widząc, że nie mamy już nic do roboty na tym piętrze, jedyne co możemy zrobić, to zejść piętro, słuchajcie,
niżej, zobaczyć, co tak naprawdę się na tym niższym piętrze dzieje. Curse of the Blind, czyli całkowicie nie wiemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o przedmioty, które będziemy dostawać. Tak bardzo nie cierpię tego cholernego, tej cholernej klątwy, że nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, jak bardzo ta klątwa utrudnia rozgrywkę. Oczywiście ci, którzy grają, wiedzą, jak bardzo wkurzająca jest klątwa ślepca, bo tak się okazuje, że powinno się ją tłumaczyć. Klątwa ślepca niestety sprawi, że faktycznie będziemy mieli troszeczkę utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o przedmioty. I nawet jeżeli w tym momencie udałoby nam się, słuchajcie, zebrać 15 centów, to nie damy rady nic kupić w sklepie, po prostu nie wiemy, co kupimy, a kupowanie kota w worku jest mijające się z celem. Spider Bat, Mass Enemy Slowdown, Feel My Pain, Razor Blade. Nie, weźmiemy Razor Blade'a. Szkoda, wielka szkoda, że wow, że takie coś się zdarzyło, ale szczerze powiedziawszy, mogło być gorzej, to jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, o, że znaleźliśmy boss room. Czyli za każdym razem, jak teraz będę chciał cokolwiek znaleźć na tym piętrze jeszcze, to tak naprawdę muszę przejść przez pomieszczenie, które bardzo łatwy sposób jest w stanie nas pozbawić jakiejś znaczącej ilości życia. W ogóle zastanawiam się, czy jeżeli użyję Razor Blade'a, czy moje, że tak powiem, szanse na deal z szatanem, czy one maleją, czy nie? Tak samo na deal z aniołem, czy to maleje w jakiś sposób, czy nie? Bo tak naprawdę nigdy nie używałem Razor Blade'a jako przedmiotu aktywnego na dłuższą metę. Miałem go od czasu do czasu, po prostu korzystałem z niego, ale może nie w tej serii, tylko w oryginalnym Isaacu, ale jakoś nigdy nie zastanawiałem się na tym, jak ten przedmiot wpływa na deal z szatanem, no bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli oberwiemy, no to zmniejsza się nasza szansa na deal z szatanem, tudzież na deal z aniołem. Na przykład Blood Bank nie zmniejsza ani nie zwiększa tej szansy, chociaż popularna plotka głosi, że zwiększa szansę na pojawienie się deala z aniołem, co jest totalną bzdurą i absolutnie w to nie wierzcie. Dobra. Old Bandage, HP Upgrade. Jedno serce za nie wiadomo co. Wiecie co? Dobra. Guppy's Head. Guppy's Head w sumie jest lepszy od tego cholerstwa. Pytanie za 100 punktów. Co teraz wziąć? Wiecie co? Bierzemy Razor Blade'a, bo tu są... Zadajemy przeciwnikom obrażenia, tak? To jedna sprawa. To, że mamy 1/3 Gapstera, to już jest inna sprawa. I faktycznie cieszyłbym się, gdybyśmy się zamienili w tego Gapstera. No i oczywiście, patrząc po przedmiotach, jakie na chwilę obecną sprezentowała nam gra, to muszę szczerze powiedzieć, że nie widzę naszych szans, aby zajść daleko. Więc co najwyżej pójdziemy zawalczyć z na pewno nie mega szatanem, tylko z antychrystem, tak? Więc nie spodziewajcie się jakichś wielkich, wiecie, wielkich odkrywczych tutaj rzeczy. No chyba, żeby nagle pojawiło się coś, co zmieni całkowicie wydźwięk tego rana. Wiecie, tak jak ostatnio graliśmy i cały wydźwięk się zmienił w pewnym momencie, jak zaryzykowałem i otrzymaliśmy dwie połówki klucza przez wykonanie pewnego dość ryzykownego ruchu. Ale opłaciło się, tak? Jeżeli się coś opłaca, to faktycznie powinniśmy to wykorzystywać, więc jeżeli teraz będzie się opłacać i teraz nasze ryzyko po prostu będzie warte pewnego wysiłku, czy też pewnych podjętych kroków, no to szczerze powiedziawszy, z miłą chęcią skorzystam z tego i faktycznie zrobię coś, co można by było uznać za krok w dobrą stronę, czyli pokonanie po raz kolejny dwóch aniołów
W jednym pomieszczeniu. O, Two of Hearts, item multiplayer, czy multiplier, czyli jak będziemy mieli półtora serca, to z powrotem mamy pełne serce, etc., etc. Wiecie co, patrząc po tym, jak tutaj to wszystko się układa, wejdziemy sobie do pomieszczenia Curse Rooma i zobaczymy, co w nim się znajduje. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, co się z nim znajduje, ale The World i Two of Clubs. Użyjmy sobie Two of Clubs. The World... I tak go nie weźmiemy. I proszę bardzo, znaleźliśmy przy okazji ukryte pomieszczenie. Wyjdziemy sobie z tego miejsca i teraz popatrzmy. Popatrzmy, co tu się może przydać i... Dobra, tu mamy chyba połówkę serca. Połówka serca zawsze w jakiś sposób nam się przyda, więc to nie nic straconego. I w takim razie zejdźmy sobie do ukrytego pomieszczenia, które znajduje się tutaj. I to jest czerwona skrzynka, w której mamy przedmiot. Dead Cat, 9 lives. No po prostu się cieszę, że mam 9 livesa, ale przy okazji włączyła nam się nasza zdzira babilońska, więc nie jest tak źle. Dobra, teraz będzie śmieszniej. Teraz naprawdę będzie śmieszniej, bo mamy tylko i wyłącznie jedno życie, więc jest źle. Jest nawet mega źle, jakiś HP upgrade mógłby się w tym momencie i to bardzo przydać. Curse of the Unknown, w momencie kiedy ja mam tylko jedno serce. Naprawdę to mi się przyda, gro. To mi się bardzo przyda, z tego co widzę. I w tym momencie użycie Razor Blade'a to byłby największy błąd, jaki moglibyśmy popełnić. Więc tak naprawdę, jeżeli pojawi się jakiś inny przedmiot aktywny, który cokolwiek będzie robił, to ja się wymienię. Ja się z miłą chęcią wymienię. Szkoda, że to się nie pojawiło, że nie zdobyliśmy tego Cardo w 9 Lives przed. Dobra. Health Upgrade, super. I Aria Wizard. Aria Wizard się nam nie przyda, ale mamy dwa życia, dwa serducha. Więc już jest troszeczkę lepiej. I wiecie co? Dla bezpieczeństwa użyję Two of Hearts, żeby mieć dwa serducha. Czy, szanowna gro, właśnie, czy to już by mógł ten efekt ze mnie zejść? Nie, nie mógłby? Nie, naprawdę? Ile trwa efekt Aria Wizard? Przecież to nie trwa w nieskończoność. Jeszcze nie trafiłem ani jednego przeciwnika. Nie wiem, czy zauważyliście. O! Aria Wizard się ode mnie odczepił. Boże, jak ja się cieszę, że Aria Wizard właśnie odczepił się ode mnie. I tak, i teraz reszta ranu będzie w taki sposób wyglądać. To znaczy, ja będę biegał w kółko, omijając przeciwników. Boże, jakie to jest męczące. Kluczyk. Kluczyk. Fuck, to było niebezpieczne. Było bardzo niebezpieczne. I co? A, z jedną muchą i to jeszcze na dodatek krew muchą, to naprawdę nie będzie aż takie trudne. Powiedział. Niestety straciliśmy naszą zdzirę babilońską, bo dostaliśmy health upgrade. I to już takie fajne nie jest. Dobra. Dobra, spróbujmy coś z tego zrobić. Czy to się uda? W jakikolwiek sposób. Troszeczkę, to jest wiecie co, troszeczkę tego typu pomieszczenia są nieprzemyślane. Bo właśnie, może się zdarzyć coś takiego, że przeciwnik wyjdzie poza obszar, gdzie my jesteśmy w stanie mu zadać jakąkolwiek krzywdę. Albo trafimy do pomieszczenia takiego jak to. I będziemy mieli naprawdę duże problemy. Dobra. Wow, to nawet poszło zgrabniej niż myślałem. Okej. Okej, spadamy stąd. To się naprawdę zrobiło trudne. Jeszcze szczególnie, że weźmiemy pod uwagę to, że nie mamy jakiejś mega dobrej postaci na chwilę obecną. Mamy za to postać, która kurde faktycznie ubolewa, jeżeli chodzi o ilość zadawanych obrażeń. O tak, widzę naszą statystykę i mi się płakać chce. I przy okazji... O, ciekawe pomieszczenie, z którego bym z miłą chęcią skorzystał, ale niestety nie mam jak chwilowo z niego skorzystać, bo żal mi mojego życia. Żal mi ilości życia, która niestety by musiała pójść na to, żeby cokolwiek dobrego tam się
stało, zdarzyło. Brother Bobby. No, powiedzmy, że Brother Bobby jest dobry. I jak znajdę jeszcze jednego cęciaka, to słuchajcie, będziemy na, że tak powiem, nie tyle wygranej pozycji, co wreszcie będziemy mogli co nieco zrobić. Czyli będziemy mogli wejść na przykład do sklepu i zdobyć jakieś, wiecie, jakiś dodatkowy przedmiot. Cokolwiek, co dałoby mi, nie wiem, damage upgrade. To by było naprawdę dobre wtedy, ale powątpiewam w to. Powątpiewam i to tak bardzo powątpiewam w to, że coś takiego mogłoby się zdarzyć. Ta gra nie jest aż taka miła i odczuwam brak siły grając naszą wspaniałą Ewą. I co my tu mamy? Ach, 3 dodatkowe centy. Wiecie, jak się cieszę z tego powodu? 3 dodatkowe centy. Oznaczałem, że mogę wejść do sklepu i zobaczyć, co tak naprawdę w tym sklepie piszczy. Box of Friends za 15 centów. Na pewno tak. Na pewno tak. Z tego względu, że Box of Friends sprawi, że będziemy mieli większą ilość familiarów. A nie będę musiał się męczyć z Razor Blade'em, który faktycznie w tym momencie już nie jest dla nas dobry, bo jeżeli nawet spadniemy do jednego serducha, to nie możemy go użyć, bo jego użycie równa się automatyczna śmierć, więc ten przedmiot został skreślony przez nas. Albo inaczej, został skreślony dzięki temu, że nasza wspaniała Ewa... Właśnie, że coś takiego się stało. Super, po prostu świetnie. Jak ja tego miałem ominąć, nie wiem, ale gra najwidoczniej stwierdziła, że się da to jakoś ominąć. No i dobra, zobaczmy, w którym kierunku to pójdzie. Nie mogę już oberwać ani więcej razu, bo to się źle skończy dla nas. No i ten familiar. Fajnie by było, gdyby udało nam się zdobyć jeszcze kilka familiarów. Z tego względu, że te familiary byłyby w stanie nam jakoś dopomóc, tak? Familia familiarowi nierówny, ale posiadając Box of Friend naprawdę jesteśmy w stanie coś więcej zrobić. O, Gerdziej! Gerdziej, który... Au, oberwałem. No to po prostu świetnie. Zostało mi pół serducha życia. To może się średnio dobrze skończyć, jeżeli nie zapanuję nad sytuacją. A wiecie, że przy walce z Gerdejem czasami zapanowanie nad sytuacją może się wydawać o wiele, może być o wiele trudniejsze, niż faktycznie mogłoby się to wydawać. Bo wojaszek Gerdy, pomimo tego, że lubię tego bossa, czasami potrafi używać tak brudnych ruchów, że źle sobie tego nie wyobrażacie. I jego ataki nie są też, nie posiadają pewnego konstansu. I właśnie, mogą się różne dziwne rzeczy zdarzyć. Okej. Okay. O, Magic Mushroom, All Stats Upgrade. Nasz damage jest taki, jakbyśmy zaczynali grać Isaaciem. Więc szału nie ma i tyle wam mogę powiedzieć. Szału naprawdę nie ma. I naprawdę zaczynam się obawiać o to, co tutaj może się, kurczę, jeszcze... takiego zdarzyć, czy też przydarzyć. Zwał jak zwał. Anyway, schodzimy tutaj. O, proszę bardzo. Bloodbank. Bloodbank, który absolutnie do niczego nam się teraz nie przyda. Dobra, pół serducha. Jeden cent. Naprawdę nie robi w tym momencie jakiejkolwiek różnicy. W tym momencie wiecie, co by zrobiło różnicę? Dodatkowe jakieś, wiecie, jakieś dodatkowe przedmioty, które faktycznie by nam mogły pomóc. Upgrade siły na przykład. Upgrade siły przede wszystkim, bo upgrade życia to są w tym momencie chwilowe. Jak umrzemy, to znowu mamy tylko jedno i wyłącznie... Mamy tylko i wyłącznie jedno serce, o tak to powinienem powiedzieć. Więc tak naprawdę teraz pojawianie się upgrade'ów życia... no jest całkowicie bezsensowne. Poza tym wlazłem oczywiście w przeciwnika, bo tak jak mówiłem, ta szybkość mi nie odpowiada. Jestem za szybką postacią w tym momencie. A to przekłada się na to, że odczuwam, że tak powiem, pewnego rodzaju poślizg, tak? To jest niestety rzecz, która
pojawiła się w Afterbirthie, znaczy nie tyle w Afterbirthie, co w Rebirthie ogólnie. Jeżeli graliście kiedyś w oryginalnego Isaaca, to zapewne wiecie, że upgrade szybkości no nie był aż tak tragiczny, bo dostawało się po prostu większą szybkość i fajnie biegało się. Tutaj niestety ze względu na to, że mamy ten nowy silnik napisany pod Rebirtha, pojawił się pewien niefajny efekt, którego ja osobiście nie lubię, dlatego też nie lubię mieć zbyt szybkiej postaci, bo jeżeli mamy zbyt szybką postać, o, Penetrative Shots plus Speed Upgrade, to jest po prostu bardzo złe w tym momencie, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale nasza postać dostaje nie tyle takiego momentum, co raczej w pewien sposób ślizga się. Ma taki jakby poślizg, to momentum pozostaje, nawet wiecie, jak puścimy przycisk, właśnie. I puściłem przycisk, a nasza postać jeszcze przez chwilę, że tak powiem, się porusza, co jest lekko irytujące z tego względu, że wiecie, że jeżeli chcemy tak bardzo lekko się posunąć, to nie jesteśmy w stanie z tego względu, że mamy ten poślizg, mamy to momentum, które w jakiś sposób tutaj pozostaje i to mnie niestety zawsze mierzi, słuchajcie, właśnie kiedy gram jakąkolwiek postacią i dostaję zbyt dużo speed upgrade'a. Kiedy mamy latanie, to jest właśnie też ważne, że mówię zawsze, że kiedy latam, no to jest mi o wiele łatwiej ten speed upgrade przeboleć, z tego względu, że nie ślizgam się aż tak. I tu słuchajcie, nie chodzi o to, że ja się nie ślizgam, bo w dalszym ciągu nasza postać się ślizga, ale nie jest to takie odczuwalne z tego względu, że nie tyle, że przestajemy się ślizgać, co raczej przestajemy to odczuwać, ponieważ dodatkowa możliwość latania sprawia, że wydaje nam się, że mamy większą kontrolę nad postacią i faktycznie nasza postać z nadsterownej, jeżeli mogę tak to określić, z tego poślizgu, staje się podsterowna. To latanie przy oryginalnej, wiecie, przy oryginalnej prędkości, gdyśmy nie mieli żadnego upgrade'u szybkości, jest czasami bardzo, ale to bardzo męczące z tego względu, że faktycznie tą podsterowność da się w jakiś tam sposób wyczuć. A jak się da wyczuć, to znaczy, że coś jest na rzeczy. A nie, czekajcie, to jest feature, to nie jest błąd gry. O tak. Mam 22 centy, a to by one jest 23 centy. A wiecie, co jeszcze mamy? Mamy car battery. I mam jeszcze 5 centów. 8 centów, znaczy się. Dobra. Kupimy sobie tego wspaniałego... tą wspaniałą rzecz i 3 centy wrzucimy do Donation Station, blokując ją przy okazji, więc okej, spoko, jeszcze 2 centy, luck upgrade, no i tyle, że tak powiem. Nic więcej już nie powinno nam tutaj się, że... Au, no kurczę, kupiłem tego Spirit Hearta z myślą, że przez jakiś czas mi posłuży, a tu klops, nie posłużył mi wcale. Albo inaczej, posłużył, tylko ja tego nie zauważyłem, bo wcześniej zginąłem. Fu, wcześniej nadziałem się na kogoś, czy na coś, nie wiem. Bateria nam się bardzo przyda. Z tego względu, że sobie podwoimy przy jednym użyciu, będziemy mieli więcej familiarów niż normalnie. Więc ogólnie będzie to ciekawie wyglądać. Tyle jestem w stanie wam powiedzieć. Nawet bardzo ciekawie bym powiedział, że będzie to wyglądać. Wow. Wow. Te śliskie kupy, jak człowiek jest nadsterowny, to naprawdę mogą sprawić pewien problem. I to taki duży problem. Gdzie my jesteśmy? Caves 2. No, to nie jest dobrze, jak my jesteśmy tak nisko. Chociaż z drugiej strony... Dobra, sprawdźmy, czy tutaj nie będzie ukrytego pomieszczenia. Było. I masa tabletek. Nie wiemy, co to jest za tabletka, nie wiemy, co to jest za tabletka, nie wiemy, co to jest za tabletka. O, tej też nie wiemy, co jest. I ta też nie. Tears downgrade. Nie fajnie. Feromony. Spoko. Infested. Może być. Range upgrade. Full health. Super.
To już wiemy, że mamy tabletkę pełne życie i to nie było wcześniej. O, użyjmy sobie tego. Czyli mamy podwójne familiary za każdym razem, jak użyjemy. No to na tym już się da jakiś run, słuchajcie, zbudować. Tak jak poprzednio graliśmy Lilith i w pewnym momencie mieliśmy tych familiarów aż za dużo, bym powiedział. I wiecie, jakoś dało się ten run zbudować, także tutaj na pewno coś uda nam się ugrać. Kolejny life upgrade. Gro, ty tak nie przesadzasz z tymi life upgrade'ami. 4 życia, naprawdę. Naprawdę go, gro, aż 4. 4 serducha. Coś mi tu śmierdzi. No właśnie. Raz, 2, 3. What a horrible night to have a curse. Mamy 2 kolejne centy, połówkę serducha. I wiecie co, i więcej nie będę wkładał w tego. Chociaż, może. Nie, więcej nie wkładamy. Wystarczy tyle, ile mam, więc schodzimy na następne piętro. I jakaż teraz klątwa na nas będzie czekać? Żadna. Wow. Żadna klątwa. Normalnie nie wierzę. Chyba pomyliłem gry. Bo przed chwilą cały czas zdarzały nam się klątwy. No i po raz kolejny deal z szatanem odpada, bo niestety oberwaliśmy. Nie. Nie, to nie było dobre pomieszczenie. Ale kurczę, no ten deal z szatanem naprawdę by się w tym momencie przydał, bo nawet gdyby było coś ciekawego, co zredukowałoby nas do zera serc, to faktycznie wziąłbym to, bo nie czuję się bezpiecznie z tym, co mam przy sobie na chwilę obecną. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest słabo w pewien sposób, że tak powiem. No i nie do końca mi się podoba, w którym kierunku to się wszystko obecnie układa. No a deal z szatanem faktycznie przydałby się. Faktycznie zrobiłby różnicę dla nas. I mógłby jakoś tutaj nie tyle namieszać, co mógłby nam jakoś pomóc. Demon's Tale, czyli Evil Upgrade. Okej. Może być. Nie za bardzo mi to jakoś pomaga, czy coś w tym stylu, ale spoko. O nie, łapa matki. I najgorsze jest to, że właśnie nie wiedziałem, czy to będzie ręka matki, która jest koścista i z którą nie chciałbym zadzierać, czy raczej będzie to zwykła ręka matki. No naprawdę? Naprawdę, gro? To się robi niebezpieczne, to się robi bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie tego pana trafić. Uff. To było bardzo złe pomieszczenie. Oby jak najmniej właśnie takich pomieszczeń, takich jak przed chwilą. Bo to się może dla nas naprawdę źle skończyć. Czy mi się wydaje, czy 2 razy grochamsko zespawnowałaś mi ten latający płód na twarz? Wydaje mi się, że chyba tak. I co to jest? Ansus Vision. Okej, idziemy w złym kierunku. W bardzo złym kierunku. No to musimy się cofnąć. Oj. Niekoniecznie mi się to podoba, że muszę się teraz cofać, no ale trudno się mówi. Wiecie co? Spróbujemy to zrobić z tej strony, bo jakoś nie ufam tej grze. O! O, kolejne cęciaki, 3 centy. Daje nam to w dalszym ciągu za mało kasy, aby cokolwiek ugrać w ewentualnym sklepie, gdybyśmy ewentualnie do tego sklepu weszli. Ale no, może coś się uda, wiecie? Może jeszcze do tego czasu, jak zanim wejdziemy do sklepu, może znajdziemy odpowiednią ilość kasy, żeby coś... wiedziałem, że mnie... W jakiś sposób mnie tutaj zapędzą w kozi róg. Dosłownie w kozi róg. Coraz mniej tego życia. O, kolejny familiar. Ghost Baby, Spectral Body. No to zaczynamy opierać swój run na familiarach. Czyżbyśmy z Ewy zrobili drugą Lilith?
Jeżeli tak, to się cieszę, bo lubię grać Lilith i wiecie, że gdyby Lilith miała troszeczkę inne statystyki startowe, to faktycznie częściej bym grał tą Lilith. A tak, takie statystyki, jakie ma Lilith na start, nie do końca mi odpowiadają. To nie jest dobre pomieszczenie. To jest bardzo złe pomieszczenie. Zważywszy jeszcze na te zombiaczki, na te głowy zombiaczków, które niekoniecznie tutaj w jakiś sposób chciałbym z nimi walczyć. O! O! Nawet ciekawie to wyglądało. Dobra, mamy 12 centów. Otwórzmy i zobaczmy. Grid! Nienawidzę cię, gro. Nienawidzę cię, gro. Co to jest za piętro? Nawet nie zdążyłem sprawdzić, bo tak szybko to wszystko mi mignęło. Dobra. Zobaczmy, co grid tutaj nam da. Jeżeli to będzie, że tak powiem, zniżka na Steamie, to nie będę zadowolony. Na razie mamy luck upgrade. Dunk Depth 1, więc to się nawet jeszcze opłaci, to piętro. Nic, naprawdę? Naprawdę nic. Rainbow Worma zostawiam sobie i zapominam, że w ogóle się pojawił. Chwila. Wow. Nie sądziłem, że tak się da tutaj. Jedna bomba. Jak ją źle umieszczę, to dupa. To straciliśmy możliwość dojścia do tego pana. Ale udało się. Może dasz mi bombę, co? Bardzo by się przydała, bo wszedłem do drugiego ukrytego pomieszczenia. Co? Co mi dasz? Dasz mi klucz. Klucz niekoniecznie. Wolałbym faktycznie bombę. Lil Chest, what's in the box? Tak się cieszę. Bo Lil Chesta też już dawno nie mieliśmy, a zobaczcie, jak się fajnie złożyło, że tego Lil Chesta dostaliśmy w tym momencie. Nieźle. Nie, chociaż... Nie mamy nawet bomby, żeby tam podejść. Przydałaby się bomba, naprawdę, gro. Ona się teraz może nam pojawić. Jest bomba. No i... Fajnie, gro, zrobiłaś z tym kluczem. O, nie. No, fuck. Tylko pół serca nam zostało. A, i mamy kartę siły, tak przy okazji, dopiero teraz zauważyłem. Można by ją było wykorzystać. Fuck, mamy przewalone. Mamy naprawdę przewalone. Jak ja to przeżyję, to będzie dobrze. Dobra, pójdziemy tutaj. Zejdźmy tutaj, bo pomieszczenie, w którym nic nie ma i... Dobra. Pomieszczenie, w którym trzeba uważać, bo można się zagalopować i zrobić sobie krzywdę. Okej, muszę to troszeczkę na spokojniej zrobić. Co to jest za tabletka? Health downgrade? Chwila. Dlaczego to jest... Ach! Wtedy, co mieliśmy health upgrade, pamiętacie tabletkę, która sprawiła, że dostaliśmy więcej życia? Health upgrade to nie był health upgrade, to był health downgrade, tylko my mieliśmy jedno serducho, więc gra dała nam coś innego, temperance. Temperance to coś, czego nie chcę teraz brać, dobra. Na jakiej wysokości jest tutaj? Jest na tej wysokości. Mniej więcej, mamy 3 bomby. Dobra, ukryte pomieszczenie. Wrzucę coś w ciebie, bo why so blue? Bo może wyrzucisz mi coś ciekawego. Follow the cat. Spirit heart? Halo? Może faktycznie jakiś spirit heart? Nienawidzę cię, gro. Naprawdę. No, dostałem 1 cent z powrotem i klucz do tego. Nieźle, może być. No i dobra, idziemy w takim razie... O nie. Jak już widzę tego bossa, to już mi niedobrze. To już mi naprawdę słabo, bo walka z adwersarzem, wiecie, jak przeważnie się kończy. I obojętnie, ile byśmy zdrowia nie mieli, adwersarz tak czy tak zje nam tego zdrowia za dużo. Jeżeli umrę na adwersarzu, to umrę z czystym sumieniem, bo adwersarz jest bossem, którego... nie znoszę i który faktycznie mógłby się nie wydarzyć.
Dlaczego jak ja zawsze mam mało życia, pojawia się adwersarz? Co? To jest, że tak powiem, pytanie nawet nie tyle czysto teoretyczne, co raczej bym powiedział pytanie natury, dlaczego ta gra mnie nienawidzi. Dobra, adwersarz zginął, my zostaliśmy z połową życia, dostaliśmy box, który co nieco nam da. Range downgrade, to jest złe. The Fool. Red Patch, nie. Bounce Back. Nie wiem co to jest, dlatego wezmę Demon's Tail. Dobra, deal z szatanem. Jedno życie w zamian za... Okej. Okej, mamy kolejnego familiara. Użyję The Fool, bo nie chcę przez to jeszcze raz przechodzić. Mam wystarczającą ilość, słuchajcie, bomb i kluczy, żeby coś z tego ugrać. Więc w tym momencie zrobię coś takiego. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest marnotrawstwo, ale mam chociaż świadomość tego, że mam jedno życie, które ewentualnie w razie gdyby co, mam dwa serca, znaczy dwa uderzenia od słabszych przeciwników, a nie, że tak powiem, zero uderzeń. Wiecie jak to działa. No i dobra. Demon's Tail czy, wiecie co, Red Patch czy Demon's Tail. Evil Upgrade. Dobra, bierzemy ten Demon's Tail. Może to nam w jakiś sposób dopomoże. Może. A może jest głębokie i szerokie, więc... Tak, nasze szanse są niezwykle marne, że co nieco nam się tu uda zrobić. O, dostaliśmy Cracked Dice. You feel kinda cursed. Kinda. Two of Spades. Proszę bardzo, 14 kluczy. Znowu ty. Wrócę do ciebie, jak będę miał jakąś dodatkową kasę. A na razie podziękuję serdecznie za możliwość współpracy. Cęcia! Hura! Dobra. To naprawdę... Naprawdę ta szybkość mnie troszeczkę wkurza. The Lovers. Użyję tego tutaj, żeby gdzieś serca mi przez przypadek nie utknęły, wiecie. Na kolcach, gdzie wejść nie będę mógł. Obsessed Fan follows your every move. O, to dwie takie to... W sumie nic nam to nie da. No ale spoko, może być. Może być, idziemy w tą stronę. Zobaczymy, co tak naprawdę na nas będzie czekać po tej stronie. Po tej stronie mapy. Odpowiedź brzmi absolutnie nic. Wezmę sobie te 2 centy, co mi wypadły i napiję się kawki. A, bardzo dobrej kawki, moi drodzy. Ponieważ kawki... Smakowej. Smakowej o smaku Scandinavian Fruit, czyli owoców skandynawskich. Bardzo dobra kawa, jeżeli gdzieś zobaczycie, nie pamiętam jakiej firmy, więc wybaczcie, ale jeżeli gdzieś zobaczycie kawę o tym smaku w takim, wiecie, w takim opakowaniu, który wygląda jak karton, brązowy karton dodajmy do tego, czyli najzwyczajniejszy kolor kartonu, no to śmiało kupujcie, bo jest bardzo dobra. W ogóle te kawy są tak dobre. Kosztują też swoje, ale no wiecie, jak chcecie mieć dobrą kawę, to też czasami trzeba troszeczkę więcej zapłacić niż za taką normalną kawę, tak? Wow, wow, prawie bym wlazł w przeciwnika. I to by było tylko z mojej winy zadanie sobie obrażeń, ale spoko. Familiarów mamy nawet w miarę. Child Leash by się przydał, bo Child Leash dałby nam centralizowanie ataków ze strony właśnie naszych wspaniałych familiarów. Po prostu trzymałyby się one zawsze blisko nas. A gdyby się trzymały blisko nas, no to wiecie, jak się trzymają blisko nas, to ich środek ataku znajduje się bardzo blisko naszego środka ataku, czyli naszej postaci. Więc ogólnie rzecz biorąc, to by było bardzo, ale to bardzo mile widziane, no ale nie zawsze rzeczy, które są mile widziane, nie zawsze, że tak powiem, się spełniają w tej grze, czy też zdarzają. O, tak to powinienem ująć. No i dobra, lecimy z tym koksem. Spróbujmy znaleźć kolejne, że tak powiem, pomieszczenia, które mają jakąś wartość. Ein Moment, że tak się wyrażę.
Ein Moment, gdzie, kurczę, znajduje się sklep? Czyżbym musiał się cofać całe piętro, żeby znaleźć sklep? Na to chyba wychodzi. Patrząc po tym, jak to piętro się ułożyło. A to już takie fajne nie jest. Dobra, lecimy w tą, do góry. I co? I do góry w takim razie. Dobra, zobaczmy, jak daleko nas to zaprowadzi, zanim znajdę sklep. No i dobra, tu mamy... O nie, tylko nie wy. Spuchnięte ciała, które aż takie dobre nie są. Karta. Two of Spades, czyli jeszcze więcej kluczy. 36 kluczy. No teraz to ja mogę otworzyć każdą skrzynkę, jaka by mi się nie napatoczyła. Ale tych skrzynek, które moglibyśmy otwierać, i drzwi, które też moglibyśmy otwierać, to mamy tak mało. Naprawdę. Naprawdę. Super grid. Super grid w momencie, kiedy nie potrzebuję już kasy od gridów, tylko potrzebuję sklepu. Sklepu, w którym mógłbym znaleźć coś, co by mi się przydało. Nie wiem, przedmioty, które mógłbym kupić, czy coś w ten deseń. Gro, halo, czy coś tutaj się popsuło, czy ja czegoś nie zauważyłem? A, dobra. O, to było złe. To było bardzo złe. Żeby tak głupkowato wejść w kolce. Dobra, zobaczmy, co ty możesz nam dać. Mam tyle cęciaków. Funny pack. Filled with goodies. Wiecie, co zauważyłem? Że ostatnio bardzo często nasz mały przyjaciel lubi dawać nam masę przedmiotów. I te przedmioty nawet, że tak powiem, mają jakąś większą wartość i działają. Bad penny. Wealth of gas. Niekoniecznie. Wiecie, co jest gorsze? Gorsze jest to, że nie mam żadnych serc leżących tutaj gdzieś na piętrze. A to już takie fajne nie jest. Ale z drugiej strony mamy Arcade Rooma, który może nam naprawdę dużo ciekawych rzeczy dostarczyć. Oczywiście, o ile uda nam się wygrać z trójgłowym Montym. O, na przykład klucze. Dlaczego ja muszę zawsze wygrywać te rzeczy, które są mi akurat w tym momencie najmniej potrzebne, co? Kolejny raz klucze. I super. Skeleton key na koniec, że tak powiem, piętra. Przydałyby mi się serca, panie. Dobra, zrobimy tak. 4 centy teraz popchniemy tu. Może coś z tego wyjdzie, a może nie. Dobra, jeszcze 1 cent, tu nam cęciek wypadł. Tabletka, pełne życie. O tak. Mogłem z nią w sumie poczekać. Głupio zrobiłem. Bo mogliśmy jej użyć na walce z matką i wtedy mielibyśmy przy sobie, na sobie nałożoną źdźrę babilońską i tak czy tak moglibyśmy coś z tym fantem zrobić. A mądry Polak po szkodzie, wiecie? Niestety. Dobra, zjedziemy już wszystkie cęciaki, jakie tutaj mamy z tym trójgłowym Montym, a nóż widelec da nam i uda nam się jakimś sposobem wygrać cęciaki. Co teraz? Środek? Nie, to nie był środek. Klucze. Prawa strona? To znaczy jego prawa, nasza lewa. Dobra, klucze znowu. Nic z tego nie wyszło. O! Bombki. Może być. I co? Z tej strony? Nie, to nie było z tej strony. Klucze. No i dobra. Możemy spadać w takim razie z tego miejsca. I cóż, nie pozostało nam nic innego, jak tylko i wyłącznie pójść zawalczyć z matką. I zobaczmy, jak ta walka będzie wyglądać. Szczególnie przy takiej ilości familiarów. I przy tym, że już raz oberwaliśmy, a jak oberwaliśmy, no to zespawnował nam się nasz ptaszek. A nasz ptaszek oznacza mniej więcej tyle, że teraz mamy troszeczkę większą siłę ataku, bo Eve's Dead Bird nawet działa, słuchajcie, w Afterbirthie. Ogólnie działa.
I tak jak mówiłem, pójdziemy sobie, słuchajcie, do Antychrysta, bo dawno Antychrysta nie było. I to jest jedyny powód. O, Curse of the Unknown. Nie cieszę się z tego powodu. Okej. Okej. Jesteśmy w Scarred Womb, tak by the way. A po lewej stronie znajduje się Seed tego rana. Nic więcej dodać. Nic dodać, nic ująć chciałem powiedzieć i nie wyszło mi zupełnie. Ale, moi drodzy, słuchajcie, powiem wam szczerze, że wielokrotnie już poruszałem ten temat i chyba czas wreszcie w jakiś, słuchajcie, tutaj sposób podjąć stosowne akcje. No bo powiedzmy sobie szczerze, The Binding of Isaac to tylko wierzchołek góry lodowej gier typu roguelike. Wiem, że ciepło przyjęliście z moją serię z Endless Legend. Feromony, dobra, od razu zużyjmy. Bardzo ciepło przyjęliście moją serię z Endless Legend, czyli strategii turowej w świecie, czy też w uniwersum Endless, bo Endless Legend to tylko, też tylko część tego uniwersum. Ogólnie rzecz biorąc, to uniwersum jest już o wiele większe, szczególnie, że teraz po tym jak twórców, bo to byli cały czas twórcy niezależni, zostali oni wykupieni przez Sega, bo Sega chyba chce mieć monopol na gry strategiczne z tego co widzę po ich ostatnich akcjach w ciągu kilku ostatnich lat, to powiem wam, że już teraz mamy dostępne, słuchajcie, Endless... O, zginęliśmy. Super! God of Nine Lives, zadziałał. I mamy teraz tylko i wyłącznie jedno serce. To nie będzie miłe. To nie będzie miłe! Ale, słuchajcie, wykupili twórców Endless Legend. Teratoma, może być. Wykupili twórców Endless Legend i już mamy Endless Space 2, które dla mnie jest grą niepotrzebną. Ale wiem, że są osoby, które faktycznie powiedzą, że Endless Space 2 ma ręce i nogi i nawet fajnie, że ta gra powstała. Jasne, są i tacy gracze. Ja uważam, że Endless Space 2 to jest po prostu niepotrzebna rzecz. I najzwyczajniej w świecie jest to... drugi raz danie tego samego, bo nawet z tego co czytałem, bo gra jest oczywiście we wczesnym dostępie, bo jeżeli dostalibyśmy ją jako pełną wersję, to na chwilę obecną jest tak zabugowana, że sobie tego nie wyobrażacie. Ale, słuchajcie, wyobraźcie sobie tą sytuację, że macie Endless Space'a 2 i on jest mocno zabugowany i tak naprawdę na chwilę obecną, patrząc jak ta gra wygląda, bo po prostu obserwowałem, jak inne osoby grają w tą grę, to szczerze powiedziawszy, ta gra nie prezentuje absolutnie nic nowego w kwestii gameplayowej względem oryginalnego Endless Space'a, więc po co? To jest gra dla, nie wiem, chyba dla jakichś mega zagorzałych fanów strategii 4X, i to takiej, jaką zaprezentowali nam twórcy uniwersum Endless. I ja rozumiem, że może idea za tym jest taka, że teraz dostaniemy grę we wczesnym dostępie, popatrzymy, że rzeczywiście ta gra na razie wygląda jak Endless Space 1, a za chwilę się okaże, że będziemy mieli, wiecie, że dostaniemy masę nowych opcji i fajnie, że one będą wprowadzane, nie wiem czy fajnie czy nie, ale będą one na przykład wprowadzane, wiecie, w taki sposób stopniowy. I to by było nawet ciekawe, ale z drugiej strony ja się troszeczkę boję, że ta gra przez to straci swój urok, no ale zobaczymy. Póki nie dostanę, wiecie, póki nie dostanę, że tak powiem, jakiegoś, wiecie, fizycznej kopii tej gry, czy też w ogóle cyfrowej kopii tej gry, póty ja w ogóle się na temat tej gry nie wypowiem w taki sposób, poza tym, że wiecie, fajnie, widzę tą wersję Early Access i spoko, ona nawet ma ręce i nogi, ale nie kupiła mnie. I to nie oznacza, że nie wiem, że gra mi się nie podoba, tylko po prostu oznacza to mniej więcej tyle, że
ja tej gry na razie nie zaufam tej grze, twórcom tej gry, na tyle, żeby wydawać pieniądze na early access, bo są early accessy, na które faktycznie pieniądze warto wydać. Jestem jedną z osób, która kupiła na przykład Minecrafta, kiedy był jeszcze w alfie, i powiem wam, że nie żałuję tego. W ogóle nie żałuję tego wydatku, więc to jedna sprawa. A druga sprawa jest właśnie taka, że niektóre early accessy faktycznie są warte kupienia. Inne w żaden sposób do siebie nie zachęcają. I to jest właśnie ta kwestia, że mamy early access, ten obecny, tego Endless Legend 2, i on faktycznie do siebie w żaden sposób nie zachęca. Mnie w ogóle ta gra ani nie ziębi, ani nie pali. To jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że faktycznie, gdyby ta gra wnosiła masę jakichś nowych rzeczy, to pewnie byłby nią zainteresowany, bo sporo czasu przegrałem w Endless Space'a. Co prawda żadnej rozgrywki nie wygrałem, ale to tylko z tego względu, że nie ogarniam gier strategicznych, które są w kosmosie w taki sposób, jakbym chciał, żeby je ogarniać. Wiecie, i najzwyczajniej, jak już taką grę dostaję w swoje ręce, to próbuję ją grać tak jak zwykłego RTS-a i kończy się na tym, że przegrywam, bo nie mam jakichś wystarczających technologii, pomimo tego, że mam świetnie rozwinięte i prosperujące nieźle Imperium międzygalaktyczne, czy jakkolwiek by to nie nazwać, to ostatecznie okazuje się, że czegoś mi w tym Imperium zabrakło. Czegoś pod tytułem, no nie mam jakiegoś tam, wiecie, jakiejś technologii czy czegoś, moje Imperium nie jest dostosowane w 100% do jakichś zjawisk, które w kosmosie zachodzą, etc., etc. No i dupa, i przegrywam grę, czy to wiecie, warunek zwycięstwa nauka, czy to warunek zwycięstwa rozwój, czy to militarnie, i nagle się okazuje, że kurczę, no czegoś brakowało w tym moim Imperium i szczerze bawię się przy tym dobrze. Bawię się przy tej grze naprawdę przednio, ale to nie jest coś, żeby wiecie, żeby od razu pokazywać. Ale wracając do konkretów, czyli tak jak już mówiłem, do tego uniwersum Endless, bo zacząłem o tym mówić i zszedłem na temat dywagacji na temat tego, że uniwersum Endless zostało kupione przez Sega. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale w uniwersum Endless znajduje się gra, która jest grom, że tak powiem, co to jest? To jest Jera. Od razu sobie użyjmy Jery. Co to są za Range Upgrade? Ansus. Hegas. Echwas. I Echwas. Wiecie, co wam powiem? Zrobimy tak. Użyjemy Ansusa, czyli wizji. Dobra. Mam plan. A przy okazji otwórzmy też Explosive Diarrhea, czyli w tym też będzie Explosive Diarrhea. Niekoniecznie. Słuchajcie, mamy Echwas. Mamy Echwas, czyli Passage. A to oznacza, że mogę pominąć walkę z Mega Szatanem. Z szatanem i automatycznie przejść piętro niżej, bo nie sądzę, czy też inaczej, nie mam 100% pewności, że uda mi się pokonać szatana, więc wolę to w jakiś sposób troszeczkę bezpieczniej rozegrać. I tak też zrobimy, słuchajcie, po prostu zejdziemy od razu piętro niżej. Weźmiemy sobie Echwasa i zobaczymy, co z tego będzie. I powiem wam więcej, wezmę drugiego Echwasa ze sobą. Dobra, to jest Echwas. Poszukamy, tu jest Ansus, czy Ansusa wezmę. Weźmiemy Echwasa, użyjemy. Chwila. Czemu nic się... Dobra, mamy Echwasa, jeszcze raz. Użyję go może w tym pomieszczeniu.
O, nie da się pominąć walki z szatanem. A to już gorzej. Albo coś się zbugowało i gra po prostu nie chce mnie przepuścić dalej. Dobra. Idziemy walczyć. Z wujaszkiem szatanem w taki normalny sposób. Boję się jego drugiej, wiecie, drugiej formy. Nie boję się pierwszej, znaczy inaczej, boję się pierwszej formy jego. Czyli formy... I teraz zacznie się małe piekiełko. Małe w postaci... W postaci tego, co właśnie widzicie. I dobra, i spróbujmy zawalczyć w jakiś bardziej logiczny sposób. Znowu oberwałem, naprawdę. Oj, ta desynchronizacja przeciwników dosłownie i w przenośni nas zabija. Kurczę, przydałoby się... Przydałoby się, żeby to troszeczkę inaczej zadziałało. Wiecie, walczymy teraz z tymi cholerstwami. O, i żeby został tylko i wyłącznie jeden Fallin, bo jeden Fallin jest jeszcze do przeżycia. No i świetnie, nie mam teraz niczego, co by mogło mi pomóc. Bo teraz nie będę miał familiarów, a bez familiarów to ja nie dam tutaj rady. No to pewnie pożegnałem się w tym momencie z zwycięstwem. O, a może jednak nie. Dobra, zobaczymy. Szczerze, zobaczymy. Muszę naładować sobie mojego Box of Friend. I jeżeli się uda tego Box of Friend naładować i nie zginąć przy tym, to będzie dobrze. To może, ale to tylko może coś nam się uda tutaj zrobić. Gorzej, że dostajemy przeciwników, którzy niekoniecznie są łatwi do pokonania. W tym sensie, że wiecie, duchy. A wiecie, jak ja bardzo lubię walczyć z tego typu przeciwnika. Nie, no po prostu wspaniale. Wspaniale, zginę zaraz. Naprawdę to się źle skończy. Czy skończy śmiercią i tyle. No, właśnie, o czymś takim mówiłem. Świetnie, to tam na dół nie schodzimy i zostało nam ostatnie życie. Albo przedostatnie, nie pamiętam jak tutaj idzie numeracja. Ale tak, było ciekawie, było ciekawie. I może zanim zginę, to dokończę myśl. I słuchajcie, w świecie Endless, tak? W uniwersum Endless znajduje się gra Dungeons of Endless. O! O, ostatnie życie, super. Znajduje się, słuchajcie, gra Dungeon of Endless, która jest świetnym roguelike'iem, który łączy ze sobą naprawdę sporo ciekawych elementów, które rzadko są wykorzystywane w roguelike'ach, ale dobrze do nich pasują. No i wielokrotnie powtarzałem, że The Binding of Isaac no po prostu nie tyle stracił swój urok, co no w pewien sposób ta forma The Binding of Isaac niestety, ale nie tyle, że się przejadła, co dopóki nie wyjdzie następny dodatek, to ten The Binding of Isaac naprawdę granie cały czas w to samo. Nie oszukujmy się, że pomimo tego, że co prawda te rany się zmieniają, dostajemy jakieś nowe, wiecie, nowe przedmioty i często, gęsto musimy podjąć jakieś nowe taktyki, że tak powiem, no to tak czy tak to zawsze kończy się tym, że ostatecznie gramy w ten sam run. Super, wlazłem prosto w wybuchową, no, jak ona się nazywa, leech po angielsku, a po polsku to jest pijawka, w wybuchową pijawkę wlazłem i tak się to wszystko skończyło. A może udałoby nam się zejść jeszcze jedno piętro niżej, ale czy tam byśmy dostali jakieś przedmioty i czy cokolwiek by nas uratowało na jednym sercu jeszcze dodatkowo? Nie sądzę, więc to było takie odwlekanie nieuniknionego. W każdym razie ciekawy ten run. Taki trudniejszy. Trudniejszy pod tym względem, że
w momencie, kiedy już zaczęliśmy zbierać siłę, mieliśmy niedostatek życia i vice versa, kiedy my mieliśmy wystarczającą ilość życia, żeby cokolwiek ugrać na samym początku, to nie mieliśmy wystarczającej siły, żeby w jakiś sposób to pociągnąć. I kiedy teraz doszliśmy do takiego balansu i mieliśmy wystarczająco dużo życia i wystarczająco dużo siły, żeby coś zrobić, zdebalansowało nam się to i mieliśmy za mało życia, ale byliśmy wystarczająco silni, żeby pokonać tych endgame'owych przeciwników, ale przy endgame'owych przeciwnikach zawsze trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej raz oberwie się od nich. A że biją oni teraz za jedno pełne serce, to już nie jest tak miło i przyjaźnie i można zginąć od jednego uderzenia w naszym przypadku konkretnym. No i słuchajcie, kończąc tą jeszcze moją myśl, zanim skończymy ten odcinek. Jest gra Dungeon of Endless i szczerze zastanawiam się, czy nie zacząć robić z niej jakiejś serii, patrząc po tym, jak ciepło przyjęliście inną grę z uniwersum Endless, czyli tego Endless Legenda. W ogóle do Endless Legenda chciałbym również w jakiś sposób powrócić, ale oznaczałoby to, że znaczy jakbyśmy zaczęli grać sobie w Dungeon of Endless, oznaczałoby to mniej odcinków z Isaaca, bo musiałbym w jakiś sposób nagrywać i tą serię, co oznaczałoby, że Isaac schodzi na dalszy plan do momentu, kiedy nie pojawi się następny dodatek, bo tak naprawdę chciałbym spróbować czegoś innego, bo tak jak mówiłem, roguelike to jest taka wielka góra lodowa, a Isaac to jest taki czubeczek tej góry lodowej i chciałbym powolutku pokazywać wam coraz większą powierzchnię tej góry lodowej, tak to obrazowo sobie przedstawmy. I chciałbym wam pokazać też inne gry typu roguelike, które może przypadłyby wam do gustu, ponieważ są równie trudne, równie wymagające i równie satysfakcjonujące, kiedy już się zapozna z technikami, które panują w tych grach. Ale to zostawiam do, że tak powiem, jako otwartą dyskusję. Zachęcam was do zadawania pytań i dyskutowania poniżej w komentarzach, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy odnosząc się do jakiejś waszej propozycji, do jakiejś waszej sugestii, pytania w kolejnym, ewentualnie, tak jak mówię, komentarzem na komentarz, albo ewentualnie odpowiadać w którymś z kolejnych materiałów wideo z tej serii. I to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!